Bardzo proszę, pierwszy mówca po stronie propozycji, pan profesor Tadeusz Bartoś. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Chciałbym przedstawić kilka argumentów dotyczących problemu eutanazji. Jestem filozofem, więc może na początek kilka dobrych precyzacji pojęciowych. Dyskutujemy na temat tego, czy eutanazja ma być dopuszczalna prawnie. Można być zwolennikiem dopuszczalności prawnej eutanazji, można być przeciwnikiem eutanazji. To są dwie różne rzeczy. Po prostu nie chcemy regulować komuś jego decyzji. Eutanazja jest formą samobójstwa. Słowo nie jest przyjemne, nie wszyscy je lubią. Powiedzmy, że pytamy więc o to, czy człowiek ma prawo pozbawić siebie własnego życia, dorosły człowiek. Czy tego prawa nie ma, czy też społeczeństwo go może pozbawić. Motywy są różne, kwestia uzasadnień jest bardzo różna, problem samobójstwa jest bardzo szerokim. My będziemy tutaj raczej koncentrować sytuacji pozbawienia siebie życia w sytuacji skrajnie trudnego stanu chorobowego. Cała tradycja, w której my jesteśmy wychowani, jest właściwie sugeruje nam, że samobójstwo jest rzeczą niedopuszczalną. Śmierć jest rzeczą skandaliczną, a pozbawianie siebie życia jest rzeczą niedopuszczalną. Od pewnego czasu, od kilkuset lat, w tej tradycji chrześcijańskiej dokonał się pewien wyłom, kiedy zaczęto mówić, że człowiek ma prawo decydować o własnym życiu. Wynika to z pewnej zmiany społecznej, która nastąpiła w ciągu ostatnich kilkuset lat. Mianowicie dziś uważa się, że człowiek jest właścicielem swojego życia. Ta teza, jeśli przyjmujemy, że ja sam jestem właścicielem swojego życia i ja mam prawo o nim decydować, ona implikuje automatycznie także prawo do zakończenia własnego życia. Jakie są argumenty i skąd biorą się argumenty mówiące mi, że ja nie jestem właścicielem swojego życia? Otóż społeczeństwo, które trwało przez kilka, przez wiele, przez powiedzmy kilka tysięcy lat, to było społeczeństwo, w którym przynależność do grupy społecznej polegała na zasadzie własności. To była zasadnicza forma przynależności. Ja jestem własnością, dziecko jest własnością rodziców, żona jest własnością męża. Poddani są własnością króla. Tak szybko? Połowa czasu. Poddani są własnością króla. Nie można pozbawiać własności właściciela, jeśli ja jestem własnością króla lub własnością Boga. A tak jest w chrześcijaństwie, to ja popełniając samobójstwo pozbawiam dobytku. Żona popełniając samobójstwo pozbawia własności, własności swojego męża. Więc prawo do dysponowania własnym życiem, prawo do własności jest tutaj tym czynnikiem kluczowym. Od pewnego czasu, kiedy ogłoszono prawa człowieka, od kiedy ogłoszono prawo do deklaracji praw człowieka i obywatela, kiedy ogłoszono prawo człowieka do wolności decydowania o sobie, o rozmaitej wolności, od tego czasu także powstaje kwestia prawa do decydowania o końcu własnego życia. I przywraca się pewną tradycję, która w historii ludzkiej myśli istniała. To była myśl stoicka. Seneka wypowiedział taką znaną frazę: porta semper aperta est, drzwi są zawsze otwarte. Człowiek ma możliwość zakończenia swojego życia. Człowiek ma
prawo do decydowania o tym, o swoim końcu. Zwłaszcza mówił Seneka, mówili stoicy, że pewnym, że trzeba żyć zgodnie z rozumem, życie z rozumem jest zgodne z naturą, a pewien stan już choroby jest tak daleko posunięty, że jest jakby sprzeczny z naturą, staje się nienaturalny. W naszej kulturze co przeszkadza pogodzeniu się z tą myślą? Co przeszkadza w pogodzeniu się z tą myślą? Ludzie mają prawo do wyboru własnego końca życia. Przeszkadza pewna demonizacja śmierci. Śmierć nie jest rzeczą naturalną. Wydaje nam się, że śmierć jest czymś złym i tragicznym. Boimy się śmierci, nie umiemy o niej myśleć. Proszę Państwa, za 30-40 lat, a za 60-70, wszyscy, którzy jak tu jesteśmy, będziemy w grobach. Musimy się oswoić z tą myślą, że śmierć jest najnaturalniejszą rzeczą na świecie. Są filozofowie, są myślicieli, że jest także rzeczą piękną. Nie należy jej demonizować, nie należy jej turpizować i zohydzać. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Już koniec, tak? To była szósta minuta. Bardzo panu dziękuję.